Hej, cześć, witajcie w Traumaturgu. I ostatnio badaliśmy tutaj sprawę rybaka, także dzisiaj będziemy ciągnąć ją dalej i mamy dwie poszlaki. Zaczekać na noc i przesłuchać kurtyzany, jak i odzyskać obrączkę. Także najpierw spróbujemy z tą obrączką. Zobaczymy, gdzie to nas tam doprowadzi i czego się dowiemy. Szukamy się potem pod księżycówką, tak? Dobra, ja muszę znaleźć... O, już tu mamy. Podajmy łapka. O, ślad rybak. Drewniane siedzisko z widokiem na dom ostatniej ofiary rybaka. Drewno spękane od mrozu, tysiące burz i piekącego słońca. Przechowuje w szczelinach ci więcej niż tylko piasek. W słojach wija się myśl pełna nienawiści. Ktoś dziwił się, że dom też nie cuchnie tymi rybami. Okej. Oj, które tutaj mamy jakąś kobietę. Hello. I can't stand this weather. Can I help you? A to nam sprzedajesz. What are you selling? My late husband's junk. Aha. I don't need to look at all of this if I can't look at him. I'm sorry for your loss. No point brooding over it. The river giveth and the river taketh away. Have you seen anyone suspicious here lately? Other than you? This is Powiśle. Everyone's suspicious here. No, w sumie. Do you have any valuables to sell? Like jewelry? What jewelry? Look at me. I had Pieleha's ring, but I sold it to a pawn shop. Uh-huh. Money don't stink, you know. They didn't want anything else anyway. And where is this pawn shop? At Browarno Street. No pewnie tam, gdzie byliśmy. I have to go now. Nie widziałem czegoś innego. Także to tyle. I chcę czuć od ciebie. No dobra. Idziemy do Lombardu. No to tak wszyscy wiedzą już. Dobra, przepraszam, przepraszam. Tamci się dalej dobijają. Okej, to coś mamy, ale zamknięte. Dobra, gdzieś to powinno być, tak? Nawet tam się pochowali tak troszkę, ten siedzi tam, nie przejmuje się deszczem. Dobra, to wyjdziesz tutaj. Dobra. Zagadane. Już chyba było, także... I'd like to see your jewelry. Gems? Bangles? Spangles? Wedding rings. Golden. Uh-huh. Congratulations. Preferably from a stiff. I know you've got one here. What does a magician need a ring like that for? No wiesz, no, musimy odczytać informację z tego. Znaczy, żeby nam pokazał, dotkniemy i w sumie nie musimy nawet kupować. Okej, dumą. No, co ja po co mu to wiedzieć? I've already told you. I'm getting married. I do have one. But it's not for sale. It brings me luck. No, ciekawe. Talizman umbrzykę, tak jest, że... Okej, przynosi mu szczęście. O, ja bym chciała tylko obejrzeć. Can I just take a look at it? No looking. Okej. Dobra, to my tu poszukamy jakichś... No need. ...śladów, żeby go tutaj zmotywować do oddania. Can you feel it? It's the smell of mystery. Ale zawsze się znajdą jakieś haki. Dobra, mamy figurkę, aniołek. Daje się mieć na oku całe pomieszczenie. Okej, otaczające właściwie poczucie bezpieczeństwa. Nerwy ustępują, miejsca wyraźnie ujdzie. Ilekroć jego wzrok pada na talizman. Okej. Trzyma wszelkie zło, ciekawe. Lustro zabezpieczył je absolutnie. Totalną stertą poduszek. Okej, okay. Przed wyczerpaniem. Okej, okay. Nieszczęśnika oblicze pozbawione rozsądku. Zabezpieczył osobną ramą. O, coś jeszcze na dworze? Ciekawe. Tutaj mamy drabinę. No dobra. Drabina zachlapana jest resztkami farby i kroplami dominującego lęku. Ktoś bał się przejścia pod jego belkami, siłą
równą tej, z jaką dziecko boi się tej do ciemnej piwnicy. Strach przed straszliwym niebezpieczeństwem wniknął w sosnowe sęki. Lombardzi został okej. Czyli jest taki dość przesądny, jak widać. Dobra, bardzo przesądny. No właśnie, lęka się niemal wszystkiego. Próbuje zabezpieczyć się przed wszelkim, nawet najbardziej nieprawdopodobnym zagrożeniem. Okej, czyli musimy sprawić, że obrączka przynosi nieszczęście. Tak, coś tam wymyślimy pewnie. Tak, Uper nam w tym pomoże. What's now? No, proszę pana. Oddać. To przynosi nieszczęście. You can feel evil energy creep out from every corner surrounding you. You're afraid you might be hexed. You don't realize you bring bad luck on yourself. How so? Don't you know dead people's things, especially personal items, attract restless souls? Can you hear the whispers? Is it the wind? It's strangely cold here. Take this cursed ring away from me. I don't want it. No, widzicie, za darmo. I'll happily rid you of this potential curse. I mamy. Co tam ciekawego? Gromki stukot, upiorne tremolo. Konie na niebie. Konie stukają na niebie. Stukają. Myśl połacza się w umyśle jak mantra. Wywołana bólem i paniką, wgryzła się w złoto obrączki jak karmazynowa rdza, gdy jej właściciel oddawał ducha. Konie na niebie, co? No w sumie taką mamy też tutaj misję. Co z tymi koniami? Dobra, musimy zaczekać na noc. Dowiedzieć się czegoś więcej. Let me rest. Dobra, Uber, to czekamy tutaj. Let's wait until... Do nocy. So, let's kill some time. W tym deszczu. Okej. To już mamy, czyli musimy tutaj porozmawiać z kurtyzanami. O, nawet jakaś tutaj jest. I jest. Dzień dobry. Chyba dobry wieczór w sumie. Good evening. Cloud behind the corner, 5 kopeks. Naked in a bed, 15. A blow will cost you 3. Unless you just want to watch something, then it's 2. If it's something else you're after, you can fuck off. Or I'll call for help. Wyjaśniła sprawę. Rozmawia o pogodzie. Okej, na Piotr Justa sent. He's a nice kid. Piotr sent you? Well, why didn't you say so? I'll give you a discount. No, that's not why I'm here. I just want to talk. Well, fire away before someone is on to us. The fisherman. Have you heard anything about him? Only the things everyone's been prattling on about. But if it's information you want, buy yourself a newspaper. 2 kopeks. Any other questions? Or should we get to the point? What about Tadeusz Pielecha? Do you know anything about him? What a miserable chap. No one could ever cheer him up. It must be really hard for his wife now. A friend of a friend saw him in a moonshine often. A local joint. I know where it is. Anything else? Thank you for being willing to talk to me. Goodbye. Give my best to Piotruś. No, mi nadzieję. Hey, what are you up to? Bothering the lady? Nothing comes no, for free. Wchodzimy. No i za darmo. Zapłać mu. Znowu czek na siostrę. To by dopiero było, jakby dostała czeki. I was only asking the lady a few questions. I'll take my leave. Over my dead body. Forget it. This is nothing, really. Just idle chit-chat, that's all. I'm supposed to step in if any fisherman or other scum bother you. So I am. Unless you want to be left alone. And you? Come here. Losing a few teeth will teach you not to waste a hooker's time. No nie, najbytka, dobra, stajemy. Co zrobić? Nie można nawet porozmawiać.
skatam w pracy, tak? Zaatakuj weletem, dobra. A tu? Bukum. Okej, to tak. Welet, chodź. A ja wiem, możesz coś takiego tutaj zrobić. Pałki. Uhu, to już gorzej. Sporo mi tutaj zabierze skupienia. A dobra, ten już jest pozbawiony, tak to byś tam mógł zrobić na nim. A, no to go nie powali, a co ten ma jakieś 3 kontratak. No dobra, czyli nie możemy. A co ja mam tu zrobić? Mogę ci dać cierpienie. No daj mi cierpienie. A kto to ma być? Tu też dostaniesz cierpienie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Teraz mogę cię rozproszyć. O tak. Upec, gdybyś mógł mi tutaj coś tam zrobić. Jakiś bo tutaj pomógł i byśmy rozproszyli. Dostanie, ale jeszcze stoimy nieźle. Ja bym chciała teraz na przykład Welesa. I my teraz tak. My to zrobimy? Weles. To Weles może zrobić. To dlaczego ja nie mogę najpierw? Najpierw ja, o właśnie, jak to? Później Weles. I poprawię. Ach, i po co to było? Dobra. Podaj się na rzucówki, ale... jeszcze to jeszcze mi tam pokazuje. Bym chciała jeszcze zobaczyć, czy jakiś dziewczyn nie ma. To tylko z jedną. O, tu coś stoją, dobra. A ja idę. Good evening. Good evening. What do you want? I bet he's a customer. Do you want to put him off? How do I know if he's a customer or not? Bad things happen in this weather. You're right. What brings you here? What do you know about the fisherman? What an odd question. Unless... God, it's him! He came to kill us! But they just got him. That freak who painted corpses was the fisherman. He created inspiration for himself. Right? No, niekoniecznie. Na strasznie. Może uspokójmy? Take it easy. I was sent here by Piotrek Justa. Somehow I don't believe you. Maybe you got him too, fisherman. Piotrek introduced me to Auntie Clara too. I assure you they are both alive. I just want to talk to you. Well, if you hang around with Piotrek, you can't be the fisherman. Especially if you're that handsome. This is Auntie Clementina, and you can call me Auntie Anastasia, like the Tsar's daughter. Okay. But we don't know anything about the fisherman, and we'd rather not talk about him. No jasne. O Tadeusz wiecie? Do you know Tadeusz Pielecha? Poor guy. He was the one the fisherman got this time. You shouldn't say bad things about the dead. But? Pileha came to visit us, our Bodhi house, the day before he died. He wouldn't pay, so Auntie Yaja, the madam, had him thrown out. Thank you. I will talk to her. I've had it. Let's get out of here. I'm not going to stay here any longer, getting wet and tempting fate. Let's go. Yaja will get over it. No jasne. Dobra, to mamy kolejny ślad odwiedzić. To może byśmy tam zajrzeli. Nie wiem, czy jeszcze
jakiś moment. Gdzie to idzie? W tą stronę. Niby już tutaj sporo biegam, ale dalej jakoś tak nie mogę tutaj w którą stronę to co gdzie jest załapać. Okej. Co my tu mamy? Pianino, ślad rybak, o proszę, potrafi grać. Myśli o utraconych nadziejach w podłym mieście Warszawa, rozstrojone jak instrument, na którym osiadły. Nagle pryskają zupełnie zastąpione brutalnymi wspomnieniami, kiedy ich właściciel wyczuwa w powietrzu znienawidzony zapach ryb. Aha. Ciekawe. Have you looked around? Any special request? Mam jeszcze tutaj rybaka. Właśnie, co tam o tym pianinie? Who usually plays the piano here? Would that it were only one. We get no shortage of has-been artists here, or them that try to bamboozle the girls into giving them a better price, especially if they're drunk. One of the girls saw it in a pawn shop. It wasn't cheap. Your employees play too? I can find you someone that can tickle the ivories. But that's not what I pay them for. Rozmawiajmy. Tell me about this place. Yes. Właśnie my tutaj o Tadeuszu chcemy się dowiedzieć. I've heard Tadeusz Pielecha came here the day before he died. You're not from around here, precious, are you? What are you snooping around for? No, żeby się dowiedzieć. Roznamiętniać się do tych przedmiotów zmarłych. A dobra, muszę powiedzmy to. I'm ashamed to say. Precious, there's nothing to be ashamed of. Tell Auntie what's on your mind. Nothing excites me more than touching things that have been touched by dead people. We make our customers' dreams come true. But this w sumie to żywych pewnie też. Zastrasz ją. Zapłać. Co znowu na siostrę wystawimy? I can pay you. How much? 20 rubles. After all, it is an uncommon whim. Fine. In fact, the establishments of Śródmieście aren't as expensive as my sister told me. Go on. Upstairs with you. Just don't scare my girls. No dobra. My tu jeszcze musimy posprawdzać. Czekajcie, przeszukaj tu. Po kolei. No, tu nie ma nic. Dobra. No do kolejnego. Tu coś jest? No, tu już więcej, dobra. Can you feel it? It's the smell of mystery. Tak, czuję. Pewno, znaczy bardziej widzę niż czuję. Odstaję wyglądem w tej monotonii ubogiego pokoju. Po pudełku plącze się myśl jak figielek. Piotrek znowu coś dla niej ukradł. Ale czy można się na niego gniewać? Chłopiec jest jak brat. Niesforny i nieostrożny, ale tylko dzięki niemu się jeszcze uśmiecha. Ale ten ślad to ślad rybaka. Ślad Klary. Klary. Okej, czyli to jest tak, że tak ukradł rękawiczki, tak? Urwis przyniósł jej swoje ulubione piwo, ale ona miała klienta, pal licho. Tym razem zrobi wyjątek i odprawi trudnia. Woli pić ciepłe, wygazowane piwo, niż spełnić zachcianki warszawskich wyroli. Okej. Czyżby ktoś nim rzucił? Chłopiec ukrył się pod stolikiem dla zgrywy. Czekał aż przyjdzie, a kiedy nadeszło, wyskoczył spod stołu tak nagle, że hukiem zbawił z dołu ciotkę i jadzie. Ale mieszkająca tu dziewczyna tylko się śmiała długo i szczerze. Radosne wspomnienie.
o pokojach z przedmiotów bije zazdroska i jeszcze raz sympatia Klary do Piotrka. Prawie się wzruszyłem. Chłopiec nie zdaje sobie sprawy, że jego ciocia jest rybakiem. O-o. Muszę ją odszukać. Piotrek może być w niebezpieczeństwie. Okej. To nie dobrze. To pobadaliśmy, ale dalej nie wiemy. Znaczy teraz już wiemy wszystko praktycznie. Jadzia. Przecież Jadzia się zacięła przez to wszystko. Mamy też do ściany. Have you looked around? Any special requests? No, myśmy się chcieli dowiedzieć, gdzie jest Clara. I'm looking for one of the girls. Clara. She left. She didn't say where. She's probably hanging around somewhere with that nitwit Justa. No to niedobrze. That's what I'm afraid of. No właśnie. To niedobrze, niedobrze. Dobra, nie wiemy gdzie jest dalej. Ale już wiemy, kim jest rybak. Okej. Prowadzi. Nie wiem, czy już z wszystkimi kurtyzanami tutaj porozmawiałam. No to prowadzisz do tego baru, bo tamten policjant też poszedł pić. Może do tego mnie to prowadzi. No dobra, nie widzę tu żadnych kurtyzan więcej. No właśnie. Tak. Komisarzu. Anything new? No. Samość rybaka, dowiedz się, czy był tu Piotrek. Have you seen my little sassy Powiśle boy? No. Is he a part of the investigation? Yes, you could say so. He was supposed to find me. I know the fisherman's identity. It's Clara, one of Antiaja's prostitutes. What? So what are we waiting for? Let's get her! I don't know where he is. I'll get back to you. So what am I supposed to... Fine, I wait. Okay. No myślałam, że mu nie powiem, ale powiedzieliśmy mu. Dobra, my tu musimy się coś dowiedzieć jeszcze. To nic nie można powiedzieć, dobra. Nie wiem, czy to jest wszystkie. Tak, to było to ja. Zaobsługują. Is it the weather that has this effect on you? One more word, and we will take you out. Coś do rękoczynów, bo właśnie na Piotrka byłam. Wiesz, że lubił to miejsce. A nie wiem, na tego Piotrusia. Czy oni go lubią? Ja wiem. I'm a friend of Piotrek Justa. Hey, do you hear the kind of names being tossed around here? You better find some friends your own age, pervert. Get that fancy pants. No tak, tutaj raczej dzieci nie wpuszczają, to nie? No, ale to no trudno. Wyszła bitka. Veles Lelecki. Buka, no to takie cierpienie. Veles, chodź Veles. Chyba możesz to zrobić, myślę. Sporo zdrowia mi tam zabiorą. Czyli mam krwawienie. Oj, przerwało dobrze. O, co to za... Co tutaj liście? Co to macie? Tempo zaplanowane umiejętności o 1. Na 4 tury, ho, ho, ho. Dobra. Tutaj lelka. To może... Damy lelka. Lelek, co ty możesz zrobić? Jeśli przerywa zaplanowane działanie wroga, jeśli ten jest pod wpływem cierpienia. Dobra, tylko że, czekaj, ty jesteś pod wpływem cierpienia, to tobie też damy cierpienie i się nam dostanie trochę. Ale może przerwiemy te dwa, które tam jeszcze będą. Ja uleczyłam się jeden.
Lalek jeszcze nie trafiłeś, co? Ech, to ja mam sobie zaplanować. Czekaj, to... wszyscy są pod wpływem cierpienia, to wszystkim powinno to przerwać. To może tak sobie zrobię. Nie, tylko tego jednego? Myślałam, że wszystkim. Okej, ale przerwało dlatego... A nie, bo skupienie chyba nam zabierało, tak? Okej, to tutaj zrobimy... O, a to byś ty mógł zrobić. 26. Zadaje obrażenia, zmniejszy skupienie wszystkich wrogów o 1. A myślę, że tutaj wylesem będzie lepiej. Tutaj losowego wroga, także dwóch tam gdzieś skinie. Który to się zobaczy. Dobra, co zostało nam jeszcze tam jeden. No by dobrze, bo już nie musimy ten tu prawie na wykończeniu. Dobra, weźmy sobie kupyrę na przykład coś tam równy i będzie po nim. No, 4 skupienia, sporo. Ale już po nim. No panowie, trzeba było zaczynać. Chciałam po dobroci. Anybody else got a problem with me? Chyba już nie. I thought so. No, pokonaliśmy 3. Okej, okay, jakieś rzeczy. Ciekiera, ślad nieznany, wbrew pozorom, przymiecie. Ostało się dobre wspomnienie. Prosta gra, wrzucanie siekierą. O, tu jeszcze coś. O, niedopałek. Klara. Klara tu była. Popiół miesza się z myślami. Pokrywa je siwizną. Byle tylko nie popełnić błędu i zachować spokój. Cierpliwie obserwując ofiary. W głowie słyszy głos brata, jak zawsze tropujący, jak zwykle tępy i skorzu. Do niczego ci nie nadajesz. Okej. Okay. Czyli Klara tu była. Szmatka barmana. Słów radosnych, bolesnych, życzenia dobrego losu. Tylko dzięki swoim życie w tym podłym miejscu jest choć cokolwiek znośne. Dobra, rozmawiajmy. Just no browning, please. What can I get ja tu się staram, no ale co zrobić. Zagadaj go, bar. It's nice in here. I like the decor. Why the moonshine? It sells best. We've just run out. Have anything else to say? No, jak najbardziej. I know Tadeusz Pielecha liked to come here. Wouldn't you rather have a drink? I don't feel like talking no, about trzeba znaleźć haka. Ani słowa, nie chcę rozmawiać o nikim, dobrze. Co tam dalej? Koszczący tutaj klienci to sami swoi, nic dziwnego, że nie chcą ze mną rozmawiać. No, trzeba jakoś skłonić. O, już nawet mamy. Każ mu wyznać sobie. A możemy tutaj. Myślę, że traumaturgią korzystamy. You miss him, so do the others. You've known him for ages, and now the mere mention of his name tears a hole in your heart. Help me, and I will do him justice. Yeah, it's a damn shame. If he went back to his wife that night rather than here, I guess he'd be still alive. No, mogłoby tak that być. That means he spent his last night here? Yeah, when he left, that was the last we ever saw him. It was pissing down that night, too. And a few days later, he was lying sprawled out on the river bank like a dead fish. Okej, okay, a o czym rozmawialiście? Did you talk to him? Przecież my wiemy, że to Klara. More drinking than talking. He only complained that Yadja had him removed from the brothel. He didn't avail himself of it and he wouldn't pay for nothing. Other than that, no.
He was a man of few words. Dobra, kto tady jeszcze był? I suppose we don't have many customers on rainy nights like that. Can you remember who else was here? Just regulars. Same as today, some hookers come by at times. Today we've got one copper and one intrusive posh boy, which is unusual. I mean you. A ty ktoś za nim wyszedł. No właśnie. Did Pielecha live alone? My już wiemy chyba. Janek, the steel worker, left with him, but he came back shortly after and passed out in the corner. Then a hooker went out. Klara, probably to work. Do you remember which one? Clara. She's the caring one. She chums around with that little shit Justa. No tak, my już to wiemy, nie wiem. Good czy to wiedzieliśmy więcej. Że był w noc morderstwa, tak. Wyszedł, zrzekając się, że nie wróci do żony, a rano leżał już na plaży. Okej, okay, zginął po opuszczeniu ulubionego baru. Jego konie na niebie mogą wiązać się z ostatnim, co słyszał przed śmiercią. Konne powozy i dorożki jeżdżące po górującym nad dzielnicą mostem. A, zatem katownia rybaka może mieścić się pod jego masywnymi łukami. Dobra, to jeszcze baraków. O, ciekawe, ciekawe. Dać morderce. Dobra. So this is where you've been hiding, Auntie Clara. Okay, ślad Clary, wypalmy papieros. W niedopałkach utkwiły myśli pełne nienawiści. Wydychane z każdym sztachem. Jeszcze tylko prawi Pielechę, skoro już go ma na stole. Oho. Wyrzuci go na brzeg i może wrócić do siebie. A ciekawe, że wcześniej tego nie wyczuliśmy. Morderczyni nosi w sobie traumę z przeszłości. Ból i gniew pchnęły ją do szczepienia się na mężczyznach za krzywdy doznane niegdyś z ręki brata, który cuchnął rybami. Zwolniły moralne zahamowanie, a rozczarowanie Warszawą i własnym życiem dało zwichorowaną wymówkę do zabijania. No dobra. Ej, to już tutaj. Ohoho. No dobra. Ja to już też to jest. Auntie Clara, what did you do to the boy? Piotrusz's older friend. I expected this to be only a matter of time. I warned you he would get hurt. No ale nie wiedziałam, że to tak. No dobra, to coś mu zrobiło. Why is he lying still? What did you do to him? For now. He's only sleeping. The little angel. Like the others. Mhm. Mogę zwładnić? No to raczej nie będzie dobre. Don't be a hero. Or the lad's done for. Okej, to wycofajmy się. Let's not be rash. Let's talk. Negocjujmy. Indeed. Everything would have worked out if it wasn't for this pesky kid. Why are you even doing this? Why wouldn't I be doing this? Why wouldn't I slaughter those stinking sods? My only regret is that I didn't start sooner. Aha. Aha, i to teraz. Okej, okay, to będzie sympatię. Zapachu ryb, wspomnienie niechęć do Warszawy, przypomnienie jej bracia. No to może tu może się za bardzo zdenerwować, a tylko chyba nie chcemy. No nie wiem, czy w ogóle to mam dawać, czy już od razu to. You can't stand the smell of fish. Why? Because the past stinks of fish. He only needed to swing his arm to make me nauseous. The stench of fish lingered long on my skin. That's it. I'm done talking. Wait. Okej, to nie wiem, czy mamy jeszcze czas tutaj coś zrobić. Bo mnie niechęć do Warszawy.
No to, to się boję w ogóle powiedzieć. Nie wiem. Może to. You won't hurt him the same way you were hurt, because you don't hate him. I have seen and felt how carefree you become in his presence. As if he gave you back moments of childhood that you never had. I'm sorry, Piotruś. Now, we'll leave together. No, magician. Piotruś has all the time in the universe. I don't. Oh. Stop! Uh-oh. What the fuck is this place? She's the murderer? Clara? Is she... Troszkę się spóźniłeś. Unfortunately. Fucking hell. I knew I would regret it. Don't tell me the kid is dead too. Nie, wszystko w porządku. Well, he's alive. Then wake him up and let's get out of here. It really stinks of fish. Think okay? You all right? All right. Yeah. I'm all right. You're lucky the kid's in one piece. How could you be so irresponsible and act alone? There was no time to think. I had to act fast. And I think you followed your pride, Mr. Great Thaumaturge. No dobra, ale... Przecież mówiłam mu nic, nie? Przepraszam, Piotrusia. I'm sorry for dragging you into this, lad. Nah. Forget about it. The risk comes with the job. But I guess you'll have to conduct your next investigation without me. No właśnie, jak to cię schwytało? How did you end up on this table? I found this dive, and as I was going to get you, Auntie Clara showed up. Mm-hmm. Then I don't remember. I understand. No widzicie, Piotr był lepszy od nas. No w sumie nie wiem, czy mam go przepraszać, no mówiłam mu, że to Clara. I'm sorry, I didn't notify you before. Apologizing won't change the fact that the murderer is dead. Would you ever think she's the murderess? No, this is where my intuition failed. I also didn't anticipate that she'd take her life like this. Oh, ja też nie. What will happen to Cayetana now? The perpetrator is deceased, so now I have to tie all the murders to her corpse. It'll take a while without a testimony. Seeing as you've bungled everything here, I'm tempted to hold your painter until he croaks. Just tell me when you release him. I'll call you. Dzięki. Pomogłam mu w śledztwie, a on mi tak się odwdzięcza. I'll be waiting for your call regarding Cayetana's case, Commissioner. Sure. Goodbye. Take care, partner. We did good. Let's go. I'll show you the police station. O, może zostanie Piotruś policjantem. No dobra. Mniej więcej poszło dobrze. No, chociaż nie spodziewaliśmy się takiego końca Klary. Ale nie wiedziałam, że wybierając to opcję, to tak się to skończy, no ale no to zrobić. Tak mi się tutaj to ułożyło. Pewnie można by było jakoś inaczej. Może jakbym więcej tam mówiła, jeszcze pytała się, ale bałam się, że no może się to skończyć źle, także wybrałem już tamtą opcję. No zobaczymy, no. Się zakończyło wszystko w miarę okej. Okay. Nikt nie zginął więcej. Dobra, my tu jeszcze mamy jakieś seanse do zrobienia i tu jakieś mordownie, także musimy tutaj poczekać na jakąś noc. Możemy to zrobić. Jeszcze jakąś ławkę tylko znaleźć. Jak już jesteśmy tutaj na powisiu, bo myślę... O! Dlaczego tutaj gdzieś? Gdzie to prowadzi w ogóle? Tutaj, na ławkę. To samo nadbrzeże, matko.
What a day. To nie. Kto by się spodziewał? Let's wait until... Że tak się zacznie. So, let's kill some time. Czekamy na noc. Musimy iść nocą. No dobra. Teraz już nie mają seryjnego mordercy, no to jest spokój. Gdzie my tu prowadzi jakąś mordownię? Dobra, mamy mordownię zaznaczoną. Gdzie to jest? Dzień dobry panowie. Jakiś hazardzik? Okej. Okay. Gdzie to macie? Tam gdzie rybak? Chyba nie. Dobra, wchodzimy. Jak to dobrze czasem komuś mordę dać, a jeszcze lepiej pooglądać to z dystansu. No dobra, świetnie. Kontynuujmy. Jeszcze możemy tą drugą noc wróż zrobić. No, kto by się spodziewał. Dalej tam stoją. Co tam jeszcze mówicie? Ej, jesteś bardzo dzielny. Chcesz podtrzymać? Ja nie wiem, może. Fajna, co? Opowiem ci, jak kiedyś się zgubiłem. Nie wiem, co tam było z początku. Ja nie wiem, o czym rozmawiali. No dobra. Nie, nie, znaczy znowu na ławkę, ale nie chcę tam. Nie ma tu gdzieś jakiejś ławki innej. Bliżej gdzieś. Dobra. Dajmy tą noc. Żeby nam pokazało tutaj coś w pobliżu. Dobra, to jest pełno ławek akurat. Na samo. Ten rzek. Tu był tutaj gdzieś. Nie ma tu żadnych ławek. Dobra. To idę. No to pozbieram, jak już tutaj jestem. Żeby było czysto. W lombardzie. Właśnie z tym lombardem chyba jeszcze nie zrobiliśmy coś. Dowiedzieliśmy się, że tylko zmarł i w sumie tyle. Let's wait. To nie mogliśmy za bardzo go tam odwiedzić. Until... Nie wiem, czy to już mamy zaliczone, muszę jeszcze zobaczyć. To nocy. So, let's kill some time. Jasne. Gdzie to? Rowarowej 8. A, tu zaraz. Aha, fajnie. Dobra. Madame spojrzała w kartę, jej oczy rozszerzyły się w zdumieniu. Twój los wciąż się waży. Rządzą nim siły, które są poza naszym pojmowaniem. No. Zależy, co ja wybiorę, nie? Zakończenie tej historii jeszcze się nie rozstrzygnęło. Wyszeptała rozszczęsiona. Nic nowego. Tak, zobaczymy, co tam wybiorę, nie? Tak będzie. Okej. Okay. Powróżyła nam i nic z tego nie wiemy. To norma. Dobra. Chyba już nic więcej tutaj nie mamy. A możemy jeszcze jakieś wpisy tutaj pooglądać. Morana. Morana lub Marzanna. O, według Słowian to uosobienie zarówno przemijania, jak i odrodzenia. Pani nowych porządków. Moja Morana już jest nasza. Podążała za skazą osobliwego malarza z powieścia, dla którego życie straciło kiedyś na znaczeniu. No teraz ciekawe, co będzie robił. Bo tu jeszcze mamy Kajetan, potem malarz, komisarz. Resztek zdrowego rozsądku, przekonałem go do współpracy. Dobra, no to mamy co jeszcze? Jakieś miejsce, tak? Burdel, no dobra. Ja mam prawdziwy diament Powiśla. Okej, okay, ale nie zobaczyłam. Ach. No zadania, rozproszyłam się znowu. No dobra, nie mamy żadnych miejskich tajemnic. To było gdzieś poza. Krawieckie mamy już raczej zrobione. Okej, okay, czyli nie mam tego z tym lombardem już, tak? Po prostu właściciela nie ma i tyle. I coś tam upyr nam. To chyba to jest właśnie z tym upyrem, tak? Bo to nas doprowadzi już poza. Tak jest. No to opuszczamy Powiśle. I będziemy tam robić misję główną, albo jeszcze to z upyrem. Zobaczymy, to gdzieś tam po drodze mamy. Także mam nadzieję, że wam się podobało. I to będzie wszystko w tym odcinku.